test na ze 100% skutecznością? Zgodnie z informacjami, które przed chwilą w sieci zamieścił Jarosław Gowin. Przełomowy produkt, którego pomysłodawcami byli Polacy, już wszedł do masowej produkcji. Nad którym pracowali Polacy ma 100% skuteczność i już niebawem trafi do produkcji masowej. Dobre wiadomości dla wszystkich rodaków przekazał w mediach społecznościowych Jarosław Gowin. Test na ze 100% skutecznością w sieci właśnie została opublikowana wiadomość opublikowana przez Jarosława Gowina, w której polski polityk przekazuje, że test na, nad którym pracowali Polacy ma 100% skuteczność wykrywania zakażenia koronawirusem. Już niebawem w produkcji znajdzie się 150 tysięcy pierwszych testów. To już oficjalna informacja. Państwowy Zakład Higieny kowalidował polski test na koronawirusa jako 100% skuteczny. W przyszłym tygodniu wyprodukowanych zostanie pierwszych 150 tysięcy. Ten test uratuje życie wielu z nas i pozwoli szybciej uruchomić polską gospodarkę, przekazał polityk za pośrednictwem Twittera. Dalsza część testu pod galerią Jarosław Gowin ma nadzieję, że przełomowy wynalazek, stworzony przez Polaków, uratuje życie wielu mieszkańców kraju, ale także pozwoli szybciej uruchomić polską gospodarkę, która w związku z wprowadzonymi obostrzeniami chwilowo się zatrzymała. Test naruszy do masowej produkcji zgodnie ze słowami zamieszczonymi na Twitterze już w przyszłym tygodniu rozpocznie się produkcja testów na. Pierwsza partia dotyczyć będzie 150 testów, które będą mogły dać 100% skuteczność podczas badania. Zgodnie z najnowszymi danymi przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby przeprowadzonych zostało 10,6 tysięcy testów na COVID-19. W sumie na terenie całego kraju zostało przebadanych 118 295 próbek, z czego 112 553 dało negatywny wynik, a 5742 pozytywny. Wiadomość, którą właśnie podzielił się w sieci Jarosław Gowin, nie została oficjalnie potwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.